Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety WeNoBon, wspomagającego krążenie żylne i włośniczkowe. Dzień dobry Państwu, kolejne nasze spotkanie. Dzisiaj temat yy, yy, bardzo trudnej choroby, leczenia choroby, yy, częstej yy, u osób yy, z cukrzycą, z żylakami. Chodzi o, o pod podudzi albo i bardziej profesjonalnie owrzodzenia goleni to są takie rany które otwierają się na goleniach najczęściej w okolicach stawu skokowego i bardzo trudno się goją. I teraz co tu z naturalnych produktów można zastosować, żeby one się zagoiły szybciej? Obserwujemy tych pacjentów, jeśli zgłaszają się do naszego centrum Zdrowia również i rekomendujemy wtedy jakby działanie podwójne. Z jednej strony poprawiamy ukrwienie, i tutaj się na czoło wysuwają takie surowce zielarskie, jak miłożąb japoński, jak y, nasienie kasztanowca, jak y, trokserutyna ruszczyk, resveratrol. Y, ja osobiście używam takiego preparatu, gdzie łączymy ekstrakt z liściami orzębu z ekstraktem z nasion kasztanowca. To jest jeden produkt. Ale też stosuje rewerator w kroplach podjęzykowo, i to jest jakby jedna, jedne działanie. Dajemy też preparaty zewnętrzne, nie bezpośrednio na, na, tą, na to obrządzenie. Oczywiście też można stosować maści, ale stosujemy preparaty na cały, na cały obszar golenia, po to, żeby poprawić ukrwienie tego miejsca. I tam również znajduje się kasztanowiec, tam również znajduje się oczar wirginijski, ekstra, destylat albo z liści, albo z kory tego oczaru. Tam się znajdą olejki eteryczne, takie jak lawendowy, cyprysowy, kwiat nagietka. I taka, taka, taki preparat, taka maść, ona również poprawia ukrwienie, poprawia jakość tej skóry i to się przyczynia do, do leczenia. I to jest w zasadzie zrozumiałe dla wszystkich. Ale jest jeszcze jedna kwestia. I to może nawet najważniejsza. Dlaczego one się nie goją, te obrzedzenia? Dlatego latami się nie potrafią wygoić, Dlatego, że tamta rana jest cały czas nadkażona. Bez przerwy ta rana jest nadkażona. I stosowanie antybiotyków, czy miejscowo, czy też ogólnie, czy doustnie, no, na jakiś czas poprawi, ale nie można być cały czas na antybiotykoterapii. I wtedy oczywiście można zastosować preparaty ziołowe, które stymulują odporność. I one są takim, taką tajną bronią lecznictwa w lecznictwa w tym schorzeniu. Dlatego ja zalecam wtedy pacjentom taki preparat, w skład którego wchodzi pyłek pszczeli, ekstrakt z propolisu i liofilizat z soku aloesowego. Daję go dwa tygodnie, robię trzy tygodnie przerwy, dwa tygodnie, trzy tygodnie przerwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego że tą odporność trzeba stymulować, ale nie ciągle, nie bez przerwy, tylko właśnie takimi, takimi z przerwami. A drugi to są preparaty na bazie jeżówki purpurowej, My da, ja daję taki syrop z jeżówką, melisą, rumiankiem, różą na bazie miodu i to się stosuje najczęściej przez 7 dni, do 10, potem się robi 3 tygodnie przerwy, znowu 7 dni i tak dalej, i tak dalej. Zauważyłem, że taka wystymulowana odporność powoduje, iż te obrządzenia się łatwiej goją. Oczywiście mówimy tu nie o kwestii dni ani tygodni, tylko raczej miesięcy, dlatego że to jest bardzo trudnie gojąca się rana. Ale widzę, zawsze to dokument, dokumentować fotograficznie pacjentom, tylko komórką może zrobić zdjęcie z podziałką centymetrową, określić, jakiej wielkości jest to obrządzenie, i na przykład za 2-3 miesiące zmierzyć to ponownie i zrobić to zdjęcie na mnie. I może się okazać, że to zaczyna się goić. Także tak może dzieło roślinstwo zadziałać w tym ciężkim, nieprzyjemnym yy, schorzeniu. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i głośniczkowe.